sonidos raros en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. Jennifer López. Witajcie! Nauczymy się dzisiaj kolejnej części dla grupy starszej tańca Rain On Me, tego dyskotekowego naszego tańca. To będzie już czwarta część. Tam będziemy mieć taką wstawkę plus refren. On będzie troszeczkę ten refren zmieniony i zostanie nam na przyszłe zajęcia sama końcóweczka. Okej, ostatnie kroki skończyliśmy w momencie, jak śpiewa na zmianę jedna z drugą panią, pani Ariana i pani Lady Gaga. To były te kroki z rączkami przyciąganiem do siebie, potem są tutaj dwa motylki, była głowa, 7, 8, ręce w górę i 5, 6, 7, 8, kończyły nam się kroki. I teraz mamy 4 kroki do przodu od prawej nogi. Staramy się idąc do przodu cały czas delikatnie bounce'ować, czyli uginać nogi. Ręce pracują sobie w ten sposób. Popróbujcie sobie teraz tak na sucho w miejscu uginać nogi i jednocześnie poruszać rękoma do środka na zewnątrz. Taki trochę pod hip-hopowy krok nam to podchodzi, bo to jest takie bounce'owanie z otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. W ten sposób. Teraz spróbujmy do tego zrobić kroki do boku. Idziemy w prawą stronę. Uwaga, najpierw same nogi. Musimy sobie poćwiczyć. Ok, to jest to. I widzicie, ja już w tej chwili cały czas delikatnie podskakuję sobie, jakby mam takie sprężynki w butach. Cały czas gdzieś bounsuję. Te kolana się, nogi uginają. To nie jest taki sztywny krok na prostych nogach, tak? Tylko cały czas w rytm muzyki sobie po prostu delikatnie się poruszam. Ok, i teraz są ręce. Otwórz, zamknij, 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 otwór
otwórz, zamknij. Tak naprawdę ten krok do każdej muzyki, jaką włączycie, możecie zatańczyć. No to teraz takie ćwiczenie. Czyli pamiętajcie, nie tak, sztywno na nogach. Ok, tylko staramy się cały czas delikatnie, mocniej uginać kolana. Ok, czyli robimy cztery takie kroki, ale przesuwając się delikatnie do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ręce idą do góry, czyli jakby mamy trzy kroki na siedem, osiem, ręce są do góry. I teraz tak, rączki będziemy ściągać powolutku do dołu. Kolana pracują nam do góry. Prawe, lewe, prawe dwa razy, lewe, prawe, lewe dwa razy. Czyli raz, raz, dwa, raz, raz, dwa. Zaczyna prawa noga. Uwaga, jeszcze raz. Raz, dwa, dwa razy, raz, raz, dwa razy. Przyciągam kolano do całego ciała. Czyli w tym kroku nie jest tylko kolano w górę, ale też delikatnie pochylam ciało do nogi. Super. Teraz wracamy cztery kroki do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ręce w górę na siedem, osiem. I teraz będziemy mieć cztery nogi pojedyncze. Ręce oczywiście opadają w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tu jest szybciej niż tam z przodu. I mamy rain on mi. Znowu zaczyna się refren. Powtórzmy sobie jeszcze raz te kroczki do przodu i do tyłu i zaraz pokażę, co jest dalej. 5, 6, 7 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i idę do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. Rain on me. Ok, mamy refren, który on się będzie powtarzał tak jak wcześniej. Sama końcóweczka delikatnie będzie zmieniona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. Na zmianę są rączki. Uwaga, jeszcze raz. Jest prawa, lewa. Wyciągam prawą spod spodu, kładę w miejscu brzucha. I teraz lewą kładę pod kolanka. Mocno zginam się w dół. To jest na cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Opadają ręce w dół. Uwaga, jeszcze raz same ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I w tym momencie na razie kończymy, potem tam będzie jeszcze jedna wstawka plus powtórka refrenu, ale to już na przyszłych zajęciach. Ok, ostatni raz do liczenia, powtórzmy wszystkie kroki i za chwilę zatańczymy je z muzyką. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 8. Ok, próbujemy z muzyką.